Witam amigo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, z tej strony Blasi Podłoga. Oczywiście niezmiennie w dzisiejszym odcinku nagrody porządne za karnet bojowy, nagrody za 10-0 w kwalifikacjach do FUT Champions oraz test potężnie wypakowanej karty z wczorajszego odcinka. Dziś wieczorem kolejna transmisja, gdzie rozpoczniemy już sobie tą poważną ligę weekendową na głównym koncie. Ja mam nadzieję, powalczymy o kolejne 20-0. Zapraszam do subskrybowania, łapkowania się, ktoś jest nowy i trzymajcie się, dobrego oglądania. Balak z SBC, głowa boli, głowa boli, głowa boli. No tak, bo taka karta jak Miller właśnie dla przeciętnego gracza to od zawsze są najlepsze karty. Czym słabszym graczem jesteś, tym bardziej powinieneś się skupić na tym, żeby mieć taką typową dziewiątkę w składzie, która ma właśnie zajebiste statystyki strzelania. Dlatego taki OP zawsze jest Butragueño, teraz ten Miller nowy, bo on chyba w tym roku wszedł i tak dalej, i tak dalej. Jakieś Torresy w specjalnych wersjach. Czym słabszy jesteś, tym bardziej powinieneś mieć typową dziewiątkę w składzie. Bobinios. Ale określenie Rolo na Ronaldo jest jednym z najgorszych określeń, jakie w życiu słyszałem. To tak? Rolo brzmi jak jakiś debil, a to jest Cristiano Ronaldo. Rolo to może być kebab, o, to może dlatego tak mi się kojarzy. A Bobby Firmino jest zajebisty, naprawdę. Bobby Firmino jest zajebisty. Jestem fanem. Nie przepalam go. I teraz się muszę wstrzymać trochę z wyzywaniem Realu, bo jak w niedzielę dostanie Barcelona czwórkę, to będzie, wiesz, będzie lekka kiszka, wtedy się obudzą te Mateusze z czatu i będą tu przychodzić i pisać cały czas. Zresztą mówię. Rio Ferdinand w tym roku to jest kawał skurczybyka. Co za głupia gra. Ale kącik. Okej. Okay. Co to są za karne? Eusebio. Cap de Ville, by far. Cap de Capciocha. Ale fakt, myślę, że aktualnie kibiców w Polsce bardziej, niezależnie czy Barcelony czy Realu, bardziej cieszy klęska tego drugiego klubu niż zwycięstwo własnego. Także jak już jest Hansen, to zbieraj na sobie na czerwoną. Ja już zagrałem 7 meczów? Chyba te kwalifikacje mają z 20 minut. Zajebisty. Jestem fanem Bobiego Firmino. Będę nim chyba grał normalnie całą ligę weekendową, bo wydaje mi się, że może być nawet przyjemniejszy jak ta Putejas. Nie oznacza to, że jest lepszy. Mówię przyjemniejszy, to nie to samo. No tak, ja też jestem tego fanem, wiesz, ja też jestem typem gościa, że wiesz, jakbyśmy się spotkali w jednym pokoju z madryciarzami na jakimś El Clasico, to też jestem za tym, żeby jechać z tym drugim jak ze śmietnikiem totalnym i się wyzywać jakby... Mnie to jara. Ale w momencie, gdy się kończy mecz, sędzia gwizd, że po raz ostatni, No to wszystko, to zabawa się kończy, nie? To zabawa się kończy wówczas i już nie żywimy sobie żadnej urazy. Dla mnie to jest największy styl oglądania spotkań. No chyba zdaje się, że trzeba będzie to zagrać Road to Glory, bo main to mi za dużo tutaj przyjemności z grania nie dał, bo wszyscy kurna się pakują do lobby od razu. No to już mówiłem wcześniej, że nie wierzę w to, że odpali długoterminowo. Pierwsze 2-3 mecze pewnie będzie miało zajebiste, ale długoterminowo nie wydaje mi się, żeby to był jakiś wielki transfer. A koniec końców to Manchester chyba nie dał Borussii żadnej klauzuli wykupu, prawda? Kolej jakby się nie stało, to on wraca. Nie, nie trafiłem Malena. No, nie da się. Jest blokada z jej założona. Napad lipa, bo Lewandowski nie ma formy od pół roku. No i w pierwszym składzie gra Ferran i Rafinha, więc dlatego lipa w głównej mierze. No i styl gry w ofensywie też jest tragiczny. Real, styl gry Barcelony w ofensywie jest tragiczny. Żeby tak grać w piłkę, jak oni chcą aktualnie grać w piłkę, to naprawdę musisz mieć Fabregasa, Busquetsa, Iniestę, Pedro Rodriguez'a, a nie kurna młodzkiego Lamina Lemala, Torresa, Rafinha i Lewandowskiego. Donny Malen do Barca 30 paniek i klasa? A to taki nie wypał w tej BVB? Bobby z dubletem w tych kwalifikacjach. Jest największy problem z dostępnością biletów. Bo jak już jest na jakąś fajną drużynę, to łatwiej złapać na wyjazd z drugiej ręki. Na jakoś, nie wiem, Borussia Bayern, tak przyjeżdża do Hertha Berlin przykładowo. Ja mam generalnie pociągiem nawet, już nie mówię samochodem, ale pociągiem bliżej do Berlina jak do Warszawy. To jest to. A przypominam, że przez ostatnie 4 lata była budowana nowa trasa dla pociągów, dla linii Intercity PKP pomiędzy gdzieś tam chyba Wrześnią a Warszawą właśnie. I na to poszły z 2 albo 3 miliardy polskich złotych. I okazało się, że czas podróży między Warszawą a Wrześnią zwiększył się o 5 czy tam 7 minut. Rozumiesz to? Poszło z 2 albo 3 miliardy banie polskich złotych.
żeby czas jazdy i tak się zwiększył, stary, o 5 minut. Takie rzeczy są możliwe chyba tylko tutaj. Bo do Warszawy za bilet jak jadę, to płacę chyba z 60 parę złotych. Dam nowy, no. Z 60 parę złotych płacę za bilet do Warszawy, a do Berlina chyba 150 jest. Tylko też ten pociąg jest 3 razy wygodniejszy w środku, bo to jest jakaś taka maszyna już konkretniejsza i tego miejsca na każdej klasie, a nie tylko pierwszej, masz no naprawdę sporo. Paki, paki, dajesz już link? Bueno, bueno, dzięki. 28 minut zajęło prawie Wehrgang. Fucking Wehrgang, szybszy. Yo, PC. Szkoda, że za kwalifikacje nie można wybrać, że chcesz na przykład nagrody niewymienne. To by było trochę OP. Gołta za 5 dych. Spain. Pariacho? O Jezu, Thiago Alcantara, on nie zakończył karierę, to po co mi go dajesz? Ikono legenda powinno lecieć. 35. To jest jeden z niższych drop rate'ów w całej grze w tej partii. To naprawdę coś wypakować, to trzeba być Jezusem Chrystusem. Eriksen? O Mati to przewiadomo kto. Willkommen, willkommen. Nico Williams. Malen Pente, o tak. 1000 monet. No niestety nie mam jej. Uuu, Arkadiuszo. Arkadiuszo podrożał, bo chodzi się hat-trick, ta? No te nagrody są równie szybkie, tak szczerze, jak te kwalifikacje. O nie, nie ma. Brazil. Rafinha, o Boże. O, ale zajebiste nagrody. Rafinha 84. No. Jest! Uratował. O Relay. O Relay uratował. Brawo, brawo chłopcze, brawo. Brawo, brawo dla ciebie, naprawdę, brawo. Nie będziesz udział w kadrze Polski, nie musisz eliminacji grać. Czy Orlen Cup dał ci awans od razu? Tak, Puchar Polski dał mi od razu awans, no. Updating story. No. Wyczerpany limit, czerwonek, co? Tchouameni. Kante, Kante ma oko w tej grze jeszcze? Chyba ma. Ostatni rok. Właśnie, N'Golo Kante. Jack Grealish. 48 KFP, no to wbrew pozorom nie jest aż tak dużo, przecież na złotówki jest, ale w samej grze to może masz ile? Na 2 albo 3 dni możesz sobie rozłożyć. I 19, 20, 21 masz co godzinę zajebiste paki. TZG na SP, a uważam, że to jest troll. Dla mnie to jest gen ASP, to jest troll. Aubameyang! Potem jakieś co masz, urodziny, food. O, inform? Takie paczki? Powie, że to inform, a nie jakiś klops. Jest. Ale leci idealnie. I 8-4x5, po eventówki. Fuck. Portugeze. Ruben. Mega sprośne overale. Ja też mam być ciekaw, jaka będzie najdroższa paczka od EA na ten event, nie? Jak teraz dają za 600k, za 700 jeszcze nie było. Za milion wątpię, że będzie, tak obstawiam, że 800 tysięcy. Za 800 tysięcy monet może być paka, ale za więcej nie wydaje mi się, żeby aż tak wrotki były odpięte, żeby dawać za bańkę. Nie wydaje mi się. Ale jak? No to jest dobre pytanie, ale jak? Kaka co roku ma ten problem, że to jest klocek, mimo unikalnej sylwetki to jest klocek, no, tego nie oszukasz. Za 125k, te wszystkie więcej to już jest taki naprawdę przesyt stricte pod farmienie kontentu. Irena Paredes? Yes! Na początek tosty będą za 800k, jak będą wszystkie paczki to mogą dać za milion? No mogą tak zrobić, ale mam nadzieję, że nie. W 23 była mag za 175k, to i tak sporo. No ale nie tak odpięte wroty jak teraz.